To jest zasadzka. Siemaneczko moi drodzy, witam was dzisiaj w drugim odcinku na pełnej piździe. Zaczynamy odcinek. No, przywitajcie się chłopaki, jesteśmy z ekipą, tylko Murzyna brakuje. Dzień dobry. Tu Dardo. Nie, ty śmieciu. To teraz tak, kto wytłumaczy, dlaczego nie ma Murzynka z nami? Dardok. Była taka historia, że Murzynek nasz poszedł zęzem się zabawiać do naszego domu. I Enzo chciał go wziąć od tyłu. I tak wyszło, że Murzynek nie chciał dać. To Enzo się wkurzył, dał mu kopniaka i Murzynek wypadł przez okno i się zabił. Ja już taka historia była. Dobrze. Na faktach. Aha, to jest na faktach, jakby ktoś nie wiedział. Oparta na faktach, dokładnie. To tak. Nie ma nic w chuj. Koledzy potwierdzą. Ale dopij się z tym, ja idę kurwa do samolotu po kilka rzeczy. Ja się tu z nią pogadam, czekaj. Ja potwierdzam, tak było, to jest prawda. A tak w ogóle witam na nowym mikrofonie. Jakby ktoś był ciekawy, jest to Samsung C01 U Pro. Kupiłem go właśnie dzisiaj. Ty kurwa, ten samolot jest wyżej niż zawsze. O co chodzi? No właśnie. Ty albo ja niższy się stałem. Boże, what? Ej, bez kidu, ten samolot jest wyżej do cholery. No jest wyżej, bo nie mogę siekiery wziąć. No co się odjebało? Ej, to co, budujemy ten domek, tak? Dobra. Ty, ale wytłumacz mi, czemu samolot jest tak wysoko. No tak nie był kurwa nigdy. No bo Stachu wracał tutaj z tego... No, z wioski, nie? I kopnął w niego tak z piętki, trochę z łokcie. No i tak. No. Co my właśnie robimy w tym momencie? No ja próbuję wejść na samolot po rzeczy, a ty nie wiem co ty robisz. Z tyłem spróbuj. Tyłem wszystko zrobisz w TFRS. Trzeba się... Ty, zblokowałem się. Posz. Widzisz? Jestem. Musisz tak, wiesz, tak przespamować trochę. Co ty zrobiłeś? Jak to zrobiłeś? Tyłem? O, dziś tutaj, o, na tym miejscu spróbować i od tyłu. Tak skacz od tyłu, tak o. I spamuj trochę. Ej, ja mam na siekierkę jednak, się wziąłem. Gdzie, pokaż właśnie. Tutaj, patrz. Jak masz tą blaszkę taką, co wystaje, widzisz? O. Tu jest, ale od tyłu ciągle. No kurwa, ja nie wiem, gdzie jest ta blaszka, ty, jak ja jestem tyłem. No próbuję, chuj chuj, ja nie mogę, ty. A co ty chcesz, ja ci dam? No jak chcę tam wejść kurwa po prostu, bo muszę zobaczyć pornografię dziecko. O! Czekaj, czekaj, wejdę. Podaj mi rękę. Podaj, nie bij mnie siekierą, kurwa, podaj mi rękę. Podaj mu rękę, podaj mu dłoń. Dostał w ryjspa. Kurwa. Gdzie? W lesie. I właśnie, a propos, że Stachu tam zleciał i w ogóle tą nogę dostał, patrzcie, ładna. Zajebista. No wej, podaj mi rękę, kurwa, bo nie wytrzymię pół odcinka. Podam ci nogę. No podaj mi nogę. Kurwa, pół odcinka będę wchodził na jebany samolot, nie? Masz. Ej, dobra widzowie, widzimy się, kurwa, jak uda mi się tam wejść. Bo to jest kurwa Nie, pierdolę, nie jadę. Nie, idę w chuj stąd. Pierdolę to. Janusz miał budujemy. Pierdolę to życie. Życie na patencie, bonus RPK. 10 minut, kurwa, wchodzenia na samolot, nie? Pierdolę to. Ej, tak w ogóle to co robimy? Nie wiem. Chodźcie, ja idziemy, chodźcie po katany. Zrobi się dzień. Siema, Stefan, co tam? Pogadamy? Siema. Bo ty kurwo jedna. Ej, ty, uspokój się, kurwa. Uspokój się, kurwa. Bo ja dla ciebie schody buduję. Chcesz wejść? Halo, halo? Ach tu. Ej, patrzcie, ej, on się ze strachu do pnia schował, jebany. Ej, zobaczcie, on się do pnia schował. No bo wiesz, że ja tu jestem na serwerze i... O, nie, ty Lizard! Ej, bo ja go na kurwie, on się schował, ty. Ej, czy ja ci pomogę, przyjacielu. Masz, wejść tam. No, wybier dalej. Kurwa, ej, chcesz tego samolotu wejść, czy nie? Mhm, chcę. To chodź. Pamiętaj. Drzewco leci. Daj za to mi skinę. No, na pewno. Ojej, wejście do samolotu. A ja tu wchodzę pierwszy, czekaj. Jej, jestem. Okay. Moje życie się spełniło. Życie, moje marzenie się odejdź, kurwa. Ej, bo ja chcę usiąść, no halo. Bo cię z nogi. No ale ci przykurwę normalnie. Odejdź do chuja. No włącz stąd, daj mi pierwszemu. O, ty kurwa jedno. Dobra. Powiem tak. Ja wejdę i ci przypierdolę, nie? Przydałby się armor. Ty stać mnie na to.
Ta w ogóle chciałem, tam się Grażyna pali, a ja to zostawiłem. Jaki rak, idę tam. Są tam jakieś kości? Nie, bo Darnok zajebał. Cygan. Ja cygan. Co? No dobra, to możesz być jeszcze Żydem. O kości, dawaj. Potem twoim wąsiku poznałem. Allahu Akbar. Nie bij mnie. Kurwo, ja. Czemu mi kości zabrałeś wszystkie? No co ty sobie wyobrażasz? Ja wziąłem tylko połowę, bo tylko połowa była. On zabrał wszystko. Trzeba go na policję zgłosić. Dlaczego ja? Ten... Tak, ty. Jak dobra. Ja się zrobiłem? Ej, chłopaki, ja mam taki plan, nie? Chodźcie się przykimajmy może? Albo chodźcie już w kejpy, co? Te, nie, chodźcie teraz... Nie, spać teraz idziemy, bo ja chcę rano iść po katany, albo chuj. Chodźcie teraz po katany. Ale wiesz, no bo tak, a w jaskini nie robi różnicy, czy jest rano, czy jest ciemno. No to prowadź po katany. Czy jest rano, czy jest nocy. Czy jest rano, czy jest ciemno, czy jest noc, czy jest noc. Dobra, no. Ale ja bym, czekaj, ja bym radził szmatka, tylko trzy szmatki, chłopaki, ale sztynks, trzeba porozwalać te pokoje. Ja mam zero, ja pierdolę. Ej, z czego daj te szmaty? No. Ej, daj mi musimy mieć szmatki. Bo będzie sztynks, jak nie będziemy mieli. Dobra, ej, czekaj. Teraz taka rozkmina, gdzie jest wioska? Ej, gdzie jest cave ten... Macie picie? Ja mam Mirindę, chodź, pomogę ci. Ja mam, ale się nie chodź, dzielę. Chodź. Ja ci dam, jestem tym kolegą. Co tutaj się stało? Ja mam piłki, komu wyjebać? Dobra, chodźcie. A, jest tu chwilę, Jezu, chodź, coś ci pokażę. Ja coś, ej, musimy... patrz. Aport. Idziemy? Tylko spróbuj. Chodźcie, cygany, idziemy. Ty, kanibopola chyba słyszałem. Hihi. Czekaj, jest tylko kolorek zmieni. Nie bij mnie, bo sobie dałem to... Ja cię nie biję, ja cię lubię. Takie ładne dzianko, hyhy. Gdzieś tutaj, już mi chyba znikło. No dobra, gdzie idziemy? Nie mam jakoś nie, szmaty? Siebie. Nie mam. Ja gdzieś trafię, czekajcie, musimy... Ej, no to chodźcie może tam, gdzie ja chcę, bo ja wiem, gdzie jest kopalnia na stówkę, nie? Tylko nie wiem, czy to jest taka dobra. A nie wiem, dlaczego byście nie pozaznaczali. Aha, bo myśmy jeszcze nie byli, dobra. Nie pytam. Brawo. Trzeba, bo tu... Brawo ty. No nie bij mnie, Cfelu! Przepraszam. Nie wyzywaj. Dobra, przepraszam, Cfelu. A to się nagrywa? Co? Tak, to jest już... No dobrze, to wyzywał. O, ja. Cicho! Ja znalazłem, ja i to jest... Ja, ej, to ja znalazłem. To ja znalazłem. Kto pierwszy, ja znalazłem. Kto pierwszy wszedł, ten pierwszy znalazł. Chuj, mam w dupę. No to czyli ja. Nie, ja wszedłem. Ja wszedłem. To jest ta... O, ja dobra, już wiem. Tutaj ja... jest ta, tutaj jest sikierka, ta czarna, taka jebitna, fajna. Ej, na nagraniu wszystko widać, kto pierwszy wszedł. Darnek ostatni, za drugi, ja pierwszy. Dziękuję, ja znalazłem. No bo ja wam pokazałem, ja was kierowałem przecież. No, ale ja ją znalazłem, bo ja ludzie, no. A ja mam broń kanibala, nie? Taką fajną czaszka, ręka, trochę kości i chodźcie w prawo. Dobra, za okej, nie będę cię szanował. Chodź. Tu macie mirindy o, chyba. Nie, tu nie mam mirindy. O, siema? O, kurwa, są dzieci, chyba. Nie ma dzieci, są tylko dwa kanibabolce. Daj mi je gwałcić. Ja ała! Ej, nie bij mnie. Kto to? Dobra, leci. Chodźcie za mną, bo się zgubicie zaraz. Ja to mam w dupę, ja się nie zgubię. Ostatnio kto cię wykierował z kopalni? Ja. Ej, poczekajcie, bo tu na mnie Grażyna leci. To weź ją wyruchaj, no, czy co, nie wiem. No już, zrobiona szybka rundka. Jest taki szybki, kurwa, jesteś, 2 na 10. Dobra, ja schodzę w chuj, mam to w dupie. Ja też. Aaaa, spadam! Ja też spadam. Ty żyje, tą HP! Ja to trzeba cię przypierdolę. Chłopie, jestem dzikiem, przeżyłem. No to ja cię przyjemy, zobaczymy co się stanie. A wiesz, tam jest jeszcze na dole, debilu, musisz zejść jeszcze na dół, dziku jebany. Jezus, ale się co ty robi? Ty żyje! Co za gościu? Czekaj, żyjesz jeszcze? Ej, no kurwa, nie, sorry, nie tobie. Ej, żyjesz jeszcze? Dzieci. Ej, dobra, pop. Żyjemy. O, i tutaj macie full, tu ma wszystko dynamitycznie. To jest sikiera, mam sikierę. Ja też. Mam dynamit. To teraz się mogę piskać, teraz może, musimy tego spotkać teraz. Gdzie ta sikiera jest? Tam, gdzie cię już nie ma. Dobra, jest ta Fiskars. Czekajcie, mam taki fajny pomysł. Ej, dawaj, to lecimy. Ale będzie mi impreska, dobra, ja wysadzę. Gościu, normalnie. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Co ty robisz? Ja... O kurwa! Jezu, co za dep... Dziwnie w uszach, co ty odjebałeś, kurwa, dek... Help me! Allahu Akbar! Co to? Chatysz! Jezu, jaki... Chatysz! Chatysz! Dzięki! Allahu Akbar! A myślałem, że rzucisz, a nie rzuciłeś. Rzuciłem. Jednak dobry z ciebie przyjaciel. A za chwilę taka pyra leci, nie?
Dobra, ja idę, bo mnie wysadzicie zaraz. Widzę po waszych oczach, nie? Gdzie? Idziemy na live cave'a? Ja nie chcę nic mówić, no, ale zapomniałem o tym, żeby włączyć nagrywanie, nie? I nie wiem, czy się wysadzaliśmy tam. Czy to jest nagrane, udokumentowane? Bo niestety ja mam Bandicama niepełną wersją, 10 minut nagrywa i chyba że nie było widać, jak dawno dostawaliśmy tam na dole. Ale to czekajcie, specjalnie, ej, czekajcie, specjalnie dla widzów powtórzymy ten manewr. Chodźcie, tutaj się wysadzimy, chodźcie. Nie kurwa. Allahu Akbar. Ty, ja się nie wysadziłem. O Jezu. Ale to ale mną miotało jak szatan. Miotło jak szatan. Miotło jak szatan. No jak szatan. Szatan. Coż to jest? Nie chcę nic mówić, nie? Ale ja bym poszedł już gdzieś. No to chodźmy do domu. Chodź tu nisko zrobimy i spalimy gnoja, bo do kości. To wybije się kości. To se rób. Mi niepotrzebne już. O nie, idę. Ciemno. Poczekaj na mnie, przyjacielu. Gdzie ja być? Dobry przyjacielu. Takie, ja coś widzę. Widzę światło. Widzę orange. A tak orange. W ogóle? Ej, tak ogólnie też się zbagowałem, nie? Tak ogólnie to my źle idziemy, geniusze, chyba. Ja idę dobrze. Główna prawda, tu jest dobra. Dobra, przyjacielu, ja się posłucham ciebie i za tobą. Ja wyszedłem już. O fuck, dobra, nie. Drużyna jest? Czekaj, bo jest ciemno, ja nie wiem, gdzie ja idę. Nie wiem. Gościu, normalnie, ja nie wiem, nie wiem. Normalnie tutaj, ej, co jest grane? Tutaj przecież chyba. Weź mi świeć, bądź moją latarką. Ja ogólnie znalazłem jakieś przejście do góry, tylko nie mogę tam wejść. To nie tu, to jest tutaj, patrz. O, mówiłem, że to jest tutaj. Myślcie, zarobicie. Ja wiedziałem, że tu gdzieś tutaj, ale nie wiedziałem, że tutaj. Gdzie wy jesteście? Aha, bo ja poszedłem w lewo, a wy w prawo. No. Dobra. Ej, czemu ja tam wchodzę? Co ty robisz? Ej, bo gdzie wy jesteście? Nie, tutaj, czekaj, bo tu ten leży, Tomasz. Weź go jakoś tam, odholuj. Darno, kłap go. Widzisz go? Ja pierdolę. No gdzie wy jesteście, kurwa? W dziurce jesteśmy. XD. Czekaj, łapaj. Gdzie wy jesteście? Czekajcie na mnie, ty, bo ja się zgubiłem. Oj, biedaczek. Albo nie, już się nie zgubiłem, jednak się odnalazłem. Chodź, przyjacielu. Co wy tam robicie? Włąkamy się. A ja ten, ja się zęzem, ten, mapę mu pokazywałem. Nie tylko, haha, kappa. Dobra, lecimy w domu, lecimy do domu i robimy dalej. Nie, chodź do... Nie, idziemy do kopalni jeszcze. Trzeba coś zobaczyć. Chodź do ciapce, to ja chcę cipka. Ale nie! Ej, czerwono jest. Co to tak czerwono się robi nagle przede mną, kurwa? Nie wiem. Ja coś... Czekaj, królika łapie. Ej, królik. O, tyłu. Enzo, tyłu jest, ktoś jest. Królik. Tomek. Ja uciekam, no, bo nas... Ja uciekam, bo królik tam jest, pierdolę to. Boję się. Chodź, po królika. No debilu! Stój! Ej, kto... Ej... O kurwa. Ja też? Ty! Ja pizgłem! Ty gdzie jesteś? Ale Stings, dobra. Za wami. Kieruj. Przyjaciela niosę do was. Patrzcie. Fajnie. Gość. Dobra. O, królik. O, właśnie, zabij go. Dobra, nie. Nie mogę. Będzie pasztet. Będzie pysztat z królika. Ale to fajnie wygląda, wow. No, zajebiście. Enzo, widzieliście? On cituje, ludzie, widzieliście, jak Enzo latał. Ej, ty zobacz. O, Grażynka, ej. Grażynka? Ej, Konrad, plecy. No to zajebią. Ja się tu Stefan... Kurwa, ma. A nie, to wy jesteście, ja już się stresowałem, gość. No i zabiłem ją, tą szmatę. Do... O ty, szmato, o ty. Gido. Do... Ej, kto mi go zabrał? Halo? O ty, po prostu jeszcze jeden. Nie bij mnie, ej, uspokój się. Bo mi zimno. Dobra, spuszczam. No i teraz go. Będzie coś... On ma coś na nodze. Jakiś szamański nie ten, szamański... Szaman? No. I zobaczcie, że zabiłem kobietę. Tak, szamański szaman, patrz, widzisz szalądze? Szaman? No, da-da-dam. Ej ty, ale dalej mam pizdę, nie? Tylko że jest głowa faceta. Nad głową? Ej, w piłkę możemy zagrać. Ej, chodźcie do domu, w piłkę zagramy. Ej, chodźcie, przyśpijmy najpierw może, co? Nie, chodźcie, Enzo, chodź w piłkę zagramy. Ej, zobacz, w piłkę możemy... Ej, kurwa, ja to podniosłem, ja czekaj. Ja to jeszcze raz wypierdolę. No bo czekaj, ja w piłkę... Oj, pa, i chodź w piłkę, ej, patrz, w piłkę zagramy, dawaj, zobaczymy. Dobra. Dawaj. Kiwam was jak Ronaldo. Jak na razie to ja mam piłkę. Ej, nieprawda, czekaj chwilę.
Czekaj. Gol! A, jestem zajebisty, mam gola. A teraz kibice. No zabijesz mnie, kurwo, mam mało HP. Enzo, jak się odpala dynamit? No ty bo mnie zabiłeś. No zabijesz mnie, ty kurwo jedna. Cię zabiję, kurwa, no po prostu zajebię cię. O Jezu, on mnie goni. Uciekaj. A chuj, ja idę spać. Tylko mnie uderzysz. A jak się dynamit odpala? Dobra, chodźcie spać, serio, chodźcie. Enzo, jak się dynamit odpala? Chodźcie spać. Ile kości, ty, ja to rezerwuję, wszystko dla mnie. Jak się odpala dynamit, ludzie? Nie, chodź tego. Chodź się prześpimy i robimy domek, serio. Bo szkoda czasu. No. A już mam plany, jak domek zrobić. Jak swój pokój zrobić, taki fajny. I w ogóle. No śpij, kurwa. Darnok. Ale ja nie chcę spać. Śpij. Ja pierdolę, no śpij! No idź spać, Jezu! No kurwa, no Darnok, ja pierdolę, śpi! No ja śpię, no! No kurwa, co wy robicie? Co za downy? Ja pierdolę. Co za downy. Kurwa. Bardzo śmieszno. Czego ty ja wyłącz tą krótkofalówkę w ogóle, debilu. No i to na mnie wszystko leciało, jak to Enzo nie spał, no ja pierdolę. I powiedzcie mi, z czego się śmiejecie, bo ja nadal nie wiem. Tajemnica Enzo, prawda? Aha, śmiejecie ze własnej głupoty. Ej, złapię to na ryj. O kurwa. Gdzie sosanki? Nie ma, zjadłem. Dobra, to biorę dwie bale, tu są trzy. I Lizard, to weźcie go tam. Kamuflaż fajny. Dobra, jest git. Enzo? Co? Co? Słucham ciebie, ja? Mam całą zbroję teraz. Teraz... A ja się... Chodź napizgamy Darmakowi, żeby rozjechał się zbroję, dawaj. O, wychamy. Nie. To jest dobry pomysł. Ja się raz zabiłem. Tylko któryś mnie ruszy, już tego domku nie będzie. Dobra, to ja idę cię ruszyć. Będzie Allah. Dobra, Akbar. Chodź. Dobra, idę. Ej, już niedużo. Jeszcze tylko 10. Kłód drewna. A umiecie leki robić? Czy nie? Ja nie umiem, bo ja nie jestem aptekarzem. Ej, mam nadzieję, że ten, otwórz te drzwi, bo ja... Otwórz te drzwi, bo ja robię zaraz. Otwieraj te drzwi już. Otwieraj te drzwi, kurwa. No otwieraj te drzwi. Wejdź dachem do niego. Nie, a po prostu te drzwi zaraz rozjebie sikierą. Otwieraj je. Masz 3 sekundy. Raz. Dwa, trzy. Dwa, trzy. Sam tego chciałeś? Ja je rozjebię. Ja nie żartuję. Dobra, sam tego chciałeś. Co ty tu robisz? Jebij mnie, kretynie, bo zaraz tam wyjdę. No, armora mi całego zbiłeś, nie no, pożałujesz tego. Chodź tu. Chodź go napiskamy, dawaj, najbijemy mu. Ścigam cię, frajer. Chodź nabijemy, nakurwimy Darnokowi, ale biegnę z tobą, najbijemy mu. Pewnie jak ucie. O tyż maciuro, chodź! Chodź, jop twoja mać! Czemu ty mnie bijesz, Darnok, ja cię jeszcze... Dobra, teraz cię uderzyłem. Ty kurwo. Cześć, bo ja się zmęczyłem, czekaj, chwilę. Taka ustawa. Taka, chodź tu. Ustawka taka. Chodź, ale to najbardziej cię, co napierdałeś, tylko 3 razy dożyłem na je ujebać. A on cię jeszcze patykiem rzucił. No chodź. Jezus, co za debil, on cię dynamitem rzucił. Czekaj, Jezus, ci idę pomóc, ustawka będzie. Ustawka pod pleciugą. Ale nie bij mnie, Jezu, ja jestem z tobą. Ja nie wiem, bo ty wszyscy tak samo wyglądacie. Piję, kogo popadnie. Czekaj, z Gidy cię wezmę, spotyka mojego. Wej. Labar! Knockout, kurwa. Ja pierdolę patologa na odcinku. No weź co? Tego nie, weź tego nie wypuszczaj w świat, bo będzie... No co? Ja się dwóch popadę. Na jednego, co? Powiedzą, że gimbusy się dorwały pierwszy raz do gry, nie? Gimbusy, kurwa! Jaka, kurwa, no chodź tu. Jak ty jesteś gimbusem, to okej, ja nie wnikam. Ty!
Chodź na Biemenzowi obydwoje. Nie wyzywaj gimbusów, bo boję. No to się nie denerwuj, Andrzeju, nie denerwuj się. Ej, weź, czemu wy mnie gonicie, tak się pyta was? Ej, ty się denerwujesz? Ty się denerwujesz? Gdzie w lasu? Ej, ty się denerwujesz? Powiedz dlaczego się denerwujesz, powiedz jeszcze raz. Ja? No, tak, powiedz dlaczego. Wszyscy chcą wiedzieć. Powiedz. Ja też chcę wiedzieć. I dawaj skocz z góry. Idiota. Ty debil, zjebał się. Ty debil po prostu. Idiota. A pierdolę. Życie mu niemiłe. Ej, chodź na Darnok Sojusz, dobra? Przybijmy tak siekierą Sojusz, dawaj. Tak. A ty weź sobie tą lepszą siekierę, ale to... Oj, dobra, i taki... I dobra, jesteśmy takie... Nyga. I'm 100% nigga. Nigga. Tak? Nie, on nie jest. To dobra. Czemu? Chodź na jedynkę teraz. Dobra. Jesteśmy takim gangiem, chodź, dobra, idziemy do... To pić po pośmieciu i ja mam focha, o Jezu, kanibole. A czekaj, bo ja głodny jestem. A czekaj, najpierw się nasi koledzy na nimi zajmą, bo ja już podzwoniłem, bo ja do znajomych zadzwoniłem, nie, żeby go najebali. A po Janusza zadzwoniłeś też? No też, on tam już pobił, na kurwa, z baseballem na chatę, nie, tam go zaraz napierdolą mu i on powiedział, że jak nie dadzą rady... Dobrze, ziomuś. No, jak powiedział, że nie da rady, to wtedy my tam podjedziemy. Jak Janusz jest. Znaczy, ja tylko tutaj zjem, nie? Tutaj kurwa zjem sobie kurczaka usmażonego z frytkami i zaraz idę tam napierdolimy Jensowi. A chcesz się poczęstować nogą? Taką pachnącą, ładną? Nie, schowaj to. Schowaj to, bo mi łobia to przyjdzie. Dobra, chodź, idziemy najebać Jensowi. Chodź. Najebiemy go jak ruska mafia, kurwa, narkotykami. Tak. I tak ci najebiemy, że ci korki w domu padną, nie? I kurwa siąd wy... Aż go na Lizard z nami idzie, żeby zajebać Enza, no kurwa. Ty no pełny ekskulek stój, tu już dwa kanibale. O, dobra, to już nasi przyjaciele, miałeś rację. Siema Bożena, siema Stefan, dobra, chodźcie. I on zabił jednego z naszych kolegów. Tylko, tylko ten, nie denerwuj ich, bo oni czasami są nerwowi i ci przyjebią, nie? Jak ich obrazisz. Ale patrz, oni już kurwa idą normalnie, tu idą pizgać Enzowi razem z nami. No dobrze. No to będzie i pięć... króliki też lecą, no nie, no patrz, to jest 20 patrz. Na jednego, nie, to rozkurwimy Enza. Enzo, chodź tu. Chodź Enzo. Coś ci pokażemy. Ja rewolwer sobie kupiłem ze sklepu z bronią, chodź, króliki ci napizgają, my ci napizgamy. O, Lizard uciekał, się przestraszył Enza. A nie, on idzie go najebać mu, ty, dobre. Królik go nawet już goni, o chodź, kurwa. Ty żółw, czekaj, ja zajebię żółw, ja tego goni. Dawaj. Z muszli mu jebniemy. No, żeś podlas, sorry, ale żeś podlas. Ej, mam muszle, będziemy mogli picie sobie odjebać. I mam żółwinę, o kurwa, jestem zajebisty. Żółwina. Ty uwaga, jesteś uzbrojony w pistolet. On uzbrojony. Ej, zostaw tego żółwia, ej, patrz, już nasze koledzy nabiegną, patrz, trójka jeleci, żeby nam pomóc, o kurwa. Dobra, idziemy najebać Enzowi. Tylko sobie zjem żółwia, po drodze. A, uciekł. Dobra. Dobra, uciekł Svel, dobra, już mi się nie chce gonić. Chodź, pójdziemy sobie do kopalni. Dobra. Masz, drogi przyjacielu, picie? Ja mam to, tego w... A, to dobra. Cześć, Sarna. To mów, to ja ci. Ej, zabiłem Sarnę, o, jestem dobry. O, luju, o, jestem zajebisty. Po prostu, nie? Nikt taki dobry nie jest jak ja. Zajebałem Sarnę z pistoletu i ona była... Normalnie. Teraz normalnie ją do domu zaniosę. Zobraziłeś się na nas, czy co? Bo nie wiem. Focha mam. Aha, fachowe obciąganie chuja, dobra. Każdy ma swoje hobby. Inne. Każdy swoje hobby. Kto co lubi? Jeden kocha dziś królika, a drugi chuja ciągnie jak... Nie wiem. A, zjebałeś to. Zjebałem to, no kurwa. Nie przygotowałeś się na odcinek, przyznaj się. Ty, Stefan tu do mnie biegnie razem z Andrzejem, kurwa, chodź tu do mnie. Andrzej, Kasza i kurwa jakiś Stefan tu do mnie biegnie. No ja spierdolam do domu, bo jestem trochę najebany. Ale nie bij mnie, ja cię lubię. Nie bij mnie. No co tyż maciuro jedna? Do mnie to, o, kurwa. O, tyż ma... Ej, ty jak położyć głowę Sarny, powiedz mi, bo ja nie wiem. Pal się. Jak się kładzie głowę Sarny? Enzo, jak się kładzie głowę Sarny? Musisz sobie taki patyk ustawić na ścianę. Gdzie chcesz. Patyk kurwa na ścianie? Ciosę. Gdzie też macierz, chodź. Aha, w tym do budowania, tak? To czekaj chwilę. No jaki do kij trzeba?
A i taki ogólny, taki czy... Kurwa, kij na ścianę, ja pierdolę. A, dobra, widzę już. Aby cię zabić, kurde śmieciu jeden, chodź tu. Co ty teraz do mnie zamówisz? Tak, wiesz, zaczął mnie bić, całą mi zbroję wziął, calusieńko zmarnował, o ten fel. Chodź tu, szmato. Nie wyzywaj go tak, bo to jest niemiło. Ej, no głowa mi zniknęła, a nie jest. Chodź tu. Mamy głowę sarny. Jo. Pięknie po prostu. O kurwa, ja puściłem, aż sobie screena zrobię. Chodźcie już, chodźcie już się nie fochajcie, chodźcie do domu, pójdziemy i kurwa... Tu da się zabić? Da się, ale ja już się nie focha... O kurwa ty. Ej, chodźcie, mamy tu przyszły szamany, ja się boję, ja się bać. Ej, on na mnie warczy. O nie, dobra, przegiąłeś pałę, kurwa, warczy. Nie, dobra, idę cię na jebać. Chodź tu, kurwa. Chodź tu, kurwa. Gdzie uciekasz? Chodź tu, kurwo, nie siedź na tym pieńku, jebany ty, kurwa, jebany z felki. Ty, zamknij ryj, ty, kurwo. A cię zjebałem z tego krzesła. Ty śmieciu, pierdolony, jebany. Już nie żyjesz. Kanibal Enzowi na plecy wskoczył i go zaczął od tym zabrać. O kurwa. Ty, kanibal przede mną ucieka, tak się mnie wystraszył, ty. Pierdalaj, żebym cię tu, kurwa, więcej nie widział. Ale spierdolił. Kurwa, jak ci jebany? Zabiłem mu kolegę, ty uciekł. Ten jest mój, ja go zabiłem. Biorę go, będę go ruchał. Może dobra, nie będę go ruchał, ale na pewno go tutaj położę, niech się pali. To jeden jest mój, drugi jest twój. Wyciągnę, że myśmy ani jeszcze nic nie zrobili z nami. Co ty wysadzasz w ogóle? Nie bij mnie, kurwa. Co jest do chuja? To ty, oj, sorry. Kurwa. Uszyć. A kanibal stoi i patrzy takie, jakie debile. Nie no, ja idę mu wyjebać. Chodź tu, kurwa, to ty uciekłeś mi z felu, jebany. Opa! Co ten Enzo odprawia, nie wierzę. O, ten skacze z przepaści, no. Co tak typ. No i masz downa, nie? Jestem dzikiem. On ma downa. Ej, czemu ty nie masz zbroi? No to zapytaj się tego autopana, co tam idzie. Dzień dobry. Dobry. No bo pyskował, nie? No. No pokazałem ci, raki zimują. A gdzie zimują? Tam. Pokazać ci palcem? Chodź, patrz. No, chcę, pokaż. Już pokażę palcem. Tylko mnie uderzysz. Patrz na kamień, jak będzie się o tym myśli. Ja mam fuj kości, a nie mam tego, kurwa. Szmatek, nie? A mam fuj kości. Róbmy coś, bo ten odcinek jest taki trochę nieogar, kurwa. No trochę taki słaby. Dobra, ja nie wiem, jak wy jest robię... Ja zaraz chyba sobie robię swój domek, bo to z wami się chyba nie da. Nie, dobra, dobra, to teraz tak, przeprośmy się wszyscy i chodź, idziemy kopać drewno. Dobra, idźcie, rozpierdalamy drewno i bierzemy tutaj to i dobra, jeszcze się ogarnąć, bo to kurwa za dużo tego downa. Dobra, rozwalajmy drewno teraz wszyscy. Dobra, to i dzisiaj musimy zrobić domek, ja swój już robię. To ja będę miał drugi. Pierwszy. Nie, na razie ten dokończmy, potem dopiero drugi. Kanibobola widziałem. Ej, dobra, już mniejsze z tym najbiemy im najwyżej. Ej, chodźcie tutaj do mnie, kopcie tutaj drzewa, gdzie ja jestem. No nie musisz o mnie wjeżdżać tym głównym. No, Cfelu, no ogarnij się, za Jezus, już. No Boże, starczy. Ale przepraszam. Bo co ty to ciupiesz, jak to można dynamitem wysadzić? A to myśmy poszli. No dobrze, ale po chuchu dynamita od razu zmarnować całego. Aha, pół chcesz? Gratulacje. No dokładnie. Ale po co teraz dynamit marnować, Boże? A patrz, co się dzieje teraz. No wypierdolisz 4 drzewa naraz, nie? A jak ja umrę, to nie żyjesz po prostu. Ej, ty we mnie rzuciłeś drewnem, a moje drzewce w ciebie. Poszło. Ej, to ja też lubię wysadzać, czekaj, to ja też. Ale ktoś tu musi zostać z jedną osobą. A to widać, jak ta nitka się kończy? O kurwa! Ty, tylko drewno mi, nie? Koło mnie przyleciało. Gdzieś ty to tam, to jest za daleko, Jezu. Raki.
Ej, to chodź, dam ci bliżej. To by tu znałeś się, będę jeździł, dobra? Ej, dobra. Właśnie tutaj tego. Ciekawe ci, jak tutaj... ja będę to trzymał, czy to się wysadzi. Ty tu sanki, ja będę jeździł z towarem. Oj, będzie GG. No mnie to ciekawi, czy ja będę tak to trzymał w ręku, czy to się wysadzi. Konrad, wiesz, że mamy murzyna? Patrz, patrz, tak mam na imię. Patrz, patrz na Enza, patrz jaki murzyn, patrz jak zapyla. W sumie? Ale jebnęło. A trzy drzewa naraz? Gościu, o na razie. I idą no, wszystkie w dobrym kierunku. O, jestem zajebisty. O, jaki jesteś kot. Dziękuję. Gościu, proszę. Nie, dobra, mam już jeszcze jeden odcinka mniej więcej. Słuchajcie, moi drodzy, żeby się nie nudziło, opowiedzmy jakąś historię. Kto chce opowiedzieć historię? Drzewo na mnie spadło. Ale nie, dobra, to ale nie, no coś ciekawszego, tak żeby zaciekawić. Stary, prawie mnie zabiło drzewo. Ale to jest chujowe i coś ciekawego, nie wiem. Szedłeś, ale teraz szedłeś przez las, spotkałeś, nie wiem, kurwa, dwa motyle i się tak na nich spojrzałeś, jak sobie myślisz. Kurwa, ale ja bym chciał być motylem, nie? Te tak motyle się na ciebie patrzą. I to... fly, my friend. Nie, a one tak do ciebie, no to chci dalej, nie? I tak hooglaj, motherfucka. I powiem tak, to było tak suche jak moje pięty. No i fajnie. No dobra, to teraz ja opowiem taką historię. Wam, moi drodzy, tak, słuchajcie, widzowie. Dzień dobry. Moi koledzy, słuchajcie. Enzo, a tak, jeszcze taka informacja, ciebie Enzo, nie jesteś moim kolegą. Już od... Jesteś tylko... osobą wynajętą pod odcinek. Nie, no dobra. Dobra. Nie, no dobra, dobra. 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 A tobie wpięte? My po prostu mu płacimy, no nie? Ten 50 zł za odcinek. To jest 50 groszy. To jest piston groszy, nie? To jest piston groszy. Nie, dobra. Polskich złotych. A tak na poważnie, tak, cię lubię bardzo. Dobra, a teraz tak, są historie. Dobra, było to tak. Dawno, dawno temu za trzema górami. Trzema kamykami. W chuj i kłodami i w pizdu wielkimi drzewami był sobie murzyn, który miał murzyńską chatę. Mieszkał w niej, fapał w niej i oglądał w niej porno, oczywiście też murzyńskie. Pewnego dnia zabrakło mu coli. Wyszedł do sklepu i zobaczył, że żabka jest zamknięta. I tak se pomyślał, kurwa, gdzie ja teraz kupię kolę, nie? I pomyślał, i tak, zamknij ryja, opowiadam. I wtedy powiedział tak, ja pierdolę, ale jestem biedny. I wtedy poszedł do Biedronki i szuka jakiejś kasjerki, która mu powie, gdzie może kolę kupić, bo on jest kurwa tutaj jakby taki cudzoziemiec, nie? Bo on nigdy nie był w Biedronce, to pierwszy jego raz jak był w Biedronce. I tak się pyta tej kasjerki, przepraszam proszę pani, gdzie ja mogę kupić kolę? Ona tak się na niego patrzy. I tak mówi, ty głupi kurwa jesteś, nie wiesz gdzie jest stoisko z kolą? A on mówi, no nie wiem, no to ja ci pokażę, nie? I wyjmuje wtedy takie urządzenie, takie coś, takie dziwne z kieszeni, nie? Tak pierdolne ma tam i to poleciało w chuj kurwa za lady, nie wiadomo gdzie jeszcze i ten murzynek się patrzy, aha dobra, dziękuję, nie? I on poszedł w tamtym kierunku, idzie, nie? I tak się pyta typa, ej słuchaj, tu jest miejsce, gdzie jest kola? A on mówi, nie kurwa debilu, to są chipsy, nie? On tak myśli. Kurwa, może ja sobie chipsy kupię. I tak wyjmuję kurwa z kieszeni pieniądze i tak liczy i patrzy, kurwa, mam tylko 2,60, to chuj mnie. Kurwa, nie. I mówi, to chuj, nie kupię sobie chipsów. No i idzie dalej, idzie i pyta się znowu, przepraszam proszę pani, czy tutaj jest stoisko z kolą? Ona mówi, nie kurwa, może nie, tutaj jest stoisko z kamieniami. On tak się patrzy, kurwa, przydał mi się kamień na chatę, ale nie mam pieniędzy. Idzie dalej, idzie i patrzy w końcu, kola. A potem podróbka, nie? I tak mówi, ja pierdolę, to jest kola, ale podróbka, nie? I tak mówi, kurwa, nie wierzę, ja pierdolę. I wyszedł z Biedronki i poszedł do drugiej, nie? A ta druga była zamknięta, więc wziął kurwa taki telefon, nie smartfon, tylko taki kurwa telefon, taki kamień o taki jak tutaj widać. I tak pyka w nim, pyka i tam mu wyskoczyło, że najbliższy sklep obok niego to jest stokrotka, nie? Enzo, widziałeś? Przeczytałeś wiadomość? Tak, idzie. Weź doszedł na Facebooka. Do tej stokrotki doszedł, wszedł do tego sklepu i pyta się kasjerki, gdzie tu jest kola, nie? A ona wyjmuje z dupy kolę i mu daje, nie? On mówi, o dziękuję pani kurwa, ja już tej koli godzinę szukam, nie? Idzie do kasy, idzie. Podchodzi, kasjerka kasuje tą kolę, nie? I ona do niego...
2,70, nie, on tak wyjmuje, kurwa, mam 2,60, ja pierdolę. Murzyn zawieziony wraca do domu i to jest koniec historii. Dziękuję i oklaski dla mnie. A dziękuję, dziękuję za te zajebiste oklaski. A teraz jak tak opowiadałeś tą historię o Murzynie i Biedronce, to tak rozkminiałem, nie? Żeby ten domek tak podzielić tak fajnie na cztery części. Stachu, Darno, trzy, bo ja tam i ty. Ale serio mówię, tylko nie wiem jak to zrobić, bo to jest no to, to zrób pierwsze piętro, na pierwszym ja z Enzym, a na drugim ty z Darnok ze Stachem. Nie, ja z Enzym był już było na początku. A no to chuja wafla, ja bym mówiony, że ja mieszkam u góry. Co to no kurwa to jest? No góry, a ja zędzę po środku, co bo to ty z Murzynem będziesz spał. No chyba cię pojebało. Jak nie? Widzę, że mam trochę taki fame tu na dzielni, więc... Enzo, słuchaj, a to jest kurwa jakieś takie schronie dla Murzyna, czy co? Tutaj kurwa jakaś buda dla niego jest? No była na... Klasta! No, to ja mu powiem w następnym odcinku, kurwa, że to jest buda dla niego, nie? Ale ja się tu zbagowałem. O, dobra. Bo mówił, że będzie spał na dworzu. No, ale widzisz? Jestem kolegą. Pomyślałem też o nim, choć go nie ma w odcinku. Brawo. No bo nie się no, zjebał. Ja tu chcę w komentarzu tego, ładne takie, że fajne jestem w ogóle i że myślę o przyjaciołach. Tak. To wymuszenie to jest. Ale nie chcę nic mówić, nie? To jest wymuszenie, jak się zgłaszam na Steam. Jak tak się wchodzi, tak trochę się buguje i ja tak nie chcę. To jest B. Ale ty dajcie mi te wózki, bo ja chcę drewno pozbierać, kurwa, wy zamiast te wózki... No zbierajcie, bo ja tu robię, wy zbieracie drewno. Dlaczego się zbugowałem, kuźwa, znowu? To jesteś dziwny. Ja? No dawaj złodzieju mój wózek. Nie, to jest mój. Masz gdzieś tu podpisane, że to jest twój. A właśnie widzowie, jak będziecie... Będziecie... wyłącz po pierwsze krótkofalówkę, po drugie zamknij się teraz. A po trzecie... zamknij się jak ja mówię. Cicho. No bo to bądź cicho. Tylko potola. No u ciebie w podłodze. Dobra, teraz tak, jakbyście chcieli jeszcze raz... Zamknij w końcu już to, bo nie mogę z tobą. Jakbyście chcieli więcej takich historiek, moi drodzy, napiszcie w komentarzu, jakoś się wymyśli. Już widzę te komentarze, nie? No ja też widzę. To był sarkazm. No bo ty jesteś chujowy, a ja nie, bo, bo ja widzę budujcie, komentarze. Halo, stop! Ja tu kierownik, stop! Ej, on ci gro... Ej, kurwa, tu drewno samo lata. Ja się boję, kurwa. Ja jadę... Jakie downy, no nie mogę z wami, no. No przecież... O, okna, jest, gdzie... Ale a gdzie ładne. Będzie kierownik? Słuchaj, Enzo, po pierwsze nie wyzywaj mnie, debilu, bo po trzecie ja nie buduję, kurwa, a po piąte ja jestem, kurwa, na składzie drewna i je zbieram. A ty mnie wyzywasz. I widzowie ci to potwierdzą. A ja jestem waszym tym... No, Gówno. Szamanem. No chyba ci pojebało. Szaman? Macie pojebało, dziewczynko. Serio, słyszy? Weź jeszcze nazbieraj trochę i powiem ci jeszcze ile trzeba nam. I kamienitar musimy zbierać. Wiecie ogólnie, że ja z wózkiem już jadę, nie? A cały jest najebany. 13 bal drewna, to sanki chyba 11 mieszczą. To jeszcze tak dwa razy, potem jeszcze dach i w ogóle. Już właśnie coś róbcie z tymi drzwiami, bo... 10, sanki 10 mieszczą. Co? Sanki 10 mieszczą. Nie 11 czasami? 10, raz, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 11. 8, 9, 10, 11. Nie, dobra, bo ja źle policzyłem jak biegłem. Oglądałem i samu. Fajnie. Nie chwal się. Myślisz, że teraz jesteś lepszy od nas? Bo tak. To oglądałeś? No, dzisiaj jestem no, dzisiaj źle wydaje. Ej, tu za ciemno, chłopaki, tu jest things, tu trzeba coś i on zagrać. Myśli, że jesteśmy teraz gorsi od niego. No. A ja oglądałem sam swój odcinek i cisnąłem bekę z tego, jakiego dawna mieliśmy na odcinku. A ja cisnąłem z tego, jak spadłeś na dół, nie? No ja z tego też. I pewnie, kurwa, z tej odcinek też będę oglądać cisnął bekę z tego, jakiego dawna dostawaliśmy. A żeby nie było, że nabijam sobie sam wyświetlenia, to ja odcinek oglądam 50 razy. Nie. Ja odcinek oglądam, który mam na pulpicie. Czyli połowa z tego, co widzów. Ej, serdecznie jest ciemno, chłopaki, zróbcie jakieś ogniska. No bo brudny, bo się nie myjesz, dlatego jest ciemno. Nie, to Enzo, to... przyznajmy się, nabijamy mu wyświetlenia, prawda? On nam płaci no, za to. Przecież on no właśnie... No tak, tego by nie miał. Ja się przyznaję, tak, ja sobie kupiłem ogólnie 800 subskrypcji. Tak, dokładnie. Tak, no i mu nabijamy codziennie. I tak, i wy nabijacie i wy podszywacie się pod tych 800 ludzi, którzy mnie subskrybują i piszecie komentarze, wyzywacie sami siebie, w ogóle tam kurwa... Tylko ciebie.
Nie, ogólnie sami siebie wyzywacie i tam kurwa jakiegoś typa cisnęliście, że tam kosę wam zabrał. Tak. O, Gracinka! Ja się przyznaję, ja kupiłem te 800 subskrypcji, tak naprawdę mnie nikt nie subskrybuje, bo nie stać mnie na auto, tylko jeżdżę takim, o takim czymś drewniakim, takim własnej budowy. Ale co ci to obchodzi? Ty wózek zniknął, a nie jest. Jeżdżę takim drewniakiem. I w ogóle i w szczególe nikt mnie nie lubi, nie mam przyjaciół. I w ogóle nie wiem co jeszcze. No jest dobrze. I ogólnie dobra, i Dark Knight jest głupi, bo przyjebał w drzewo. Panie. A ja jestem mądry, bo zajebałem w kamień. Ja po szternie, zostaw mnie pan. A ja jestem dzikiem, bo fajny domek buduje pokój Darnakowi. Ty jesteś dzikiem. Jaki przyjaciel. Ty jesteś dzikiem, bo walisz, bo kurwa te kłody wyrywasz razem z drzewcem. Jestem dzikiem. Jesteśmy dzikami. Przyłoniała mi się ta bajka kurwa Asterix i Obelixie, nie? Jesteś dzikiem, kurwa. Ten szaman wciska o tym drugiemu, że jest dzikiem, nie? Ja pierdolę. Dzik. Serio? Nie oglądałeś nigdy Asterixa? What? Ja nie oglądam takich bajek. Jak byłeś mały, kurwa, a nie teraz, jak masz małego penisa, a duży ryj. To Szybcy i Wściekli było, no nie Enzo? Dokładnie, Szybcy i najlepszy film polecam. No, bez sensu, to jest najlepszy film. Kurwa. Ja ten film uwielbiam, to jest takie zajebiste. No, to nie, można oglądać się oglądać. Nie duży w tym pokoju. Tak wiem, zazdrościcie mi. Dobra, i chodźcie się przyśpimy, bo jest ciemno strasznie, ja tego nie chcę. Informuję cię, że za niedługo kończy się odcinek. No i myśmy gówno zrobili. No bo dawno dostaliście. Trzeba będzie dokończyć poza odcinkiem teraz, serio. No nie wiem, bo mnie gardło boli w chuj i jest trudno mi mówić i ja w sumie wymuszam tą mowę. Też jestem głupi, przyjebałem w drzewo. I ten odcinek jest wymuszony, przyznaj się. Nie, tak. Odcinek nie jest wymuszony, ale moje gadanie jest wymuszone. Nie, ratujemy. Bo mnie naprawdę... Moi drodzy, mnie tak naprawdę gardło tak, na kurde. My go namagaliśmy, żeby nagrał odcinek. No, w sumie prawda, wy prawda, Enzo? Przyznaj się, my chcieliśmy grać. Ja ogólnie chciałem się ja nagrać odcinek, ale... Nie, bo to była taka akcja, nie? Graliśmy w CS-a. No. Jak to w CS-a przypadło, zawsze jest to smerfy. No, przegraliśmy, Darnak powiedział nie, idę spać, nie? Za chwilę mówi, nie, dobra, idę oglądać film. Taka prawda. No. A potem za chwilę mówi, dobra, idę nagrywać. I w ostatniej chwili do mnie Konrad napisał, czy nagrywamy. Ja takie, no możemy, nie? A ja się muszę A ja na Skype'a do ciebie dzwonię potem. Dokładnie, i dzwonił do mnie, nie? Serio, dzwonił? Nie taka ta historia. No i czekałem na ciebie 15 minut. No to wyrzeczenie zrobić, a ja muszę się pochwalić. Specjalnie dla ciebie. Zamkniesz już w końcu, ja muszę się pochwalić moim widzom. Ja mam Golda 2, brawa dla mnie. No ty mi nie przerywaj. No, postowanego. Tak. Postowanego, właśnie. Ja otwierałem tam. Poza tym weźcie mu tego. Czekaj, bo ktoś na mnie warczy, ja idę mu najebać. Napiszcie w komentarzu Konrad to frajer, bo obiecał mi, że mi da skina, ja go wybustuję, nie? Do Golda. A nie wybustowałeś mnie, bo sam spadłeś, ja miałem wtedy 40 fragów, a ty byłeś... I on mam z ciulara. Ty Bożyna mi najebała. I ty jeszcze co to? Ty ja w kosmos lecę. Ty kurwa, nie wiesz, co się dzieje? W kosmos lecę. A ja jestem w powietrzu i umarłem. Troszeczkę tego. Ej, dwóch mi najebało, pomóżcie mi. Ja teraz spadam na ziemię. Ty, Grażyna do chaty do nas biła. Nie, zabił. Ja pierdolę, jak tu pole wzleciałem. Ej, weźcie mnie, pomóżcie, bo mnie dwa kanibale gwałcą. Ja pierdolę, nie wierzę po prostu. Ej, pomóżcie mi, ja na ziemię lecę. Ja zadam. Słyszysz to? Prawie mnie zabiło, gość. Ej, weź mnie, kurwa, podnieś. Podnieś go, serio, podnieś go, bo on zdechł. Ja się boję. O, dziękuję, już mnie podnieśli, wróciłem z powrotem. Ty też szamanic jakiś zwalony mnie w kosmos wywaliło znowu. No mnie też, ja też. Ja cię rozumiem teraz. No my teraz widzieliście, jak zajebała mi Bożena, jak poleciałem w chuj kosmos, nie? Albo na cyklu trzeci dzień jedzie, rozumiecie, co chodzi? No. U Burnejki była. Ale innemu najebałem, który mnie kurwa zaczął na mnie szczekać, to najebałem, to nie będzie tak kurwa, że nie. I dobra, chodźcie, pożegnamy się ładnie, bo trzeba zakończyć. Czyli chata bogata, zapraszam do mojego. Ale i dokończymy domy. To jest jedno okno, ja muszę renderować film. Tak ogólnie, dobra. Moi drodzy, jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, do zobaczenia w następnym odcinku. Napisz, że Enzo jest chujowy, trzymajcie się, cześć. No. Do widzenia. No, a ty... Trzyma.
No, to, to... Czemu? To, au, nie bij mnie, kurwa, bo to jeszcze się nagrało, to też się nagrywa. Idę... Piszcie, że Enzo jest chujowy. No właśnie, piszcie, że Enzo jest chujowy. Komentarza. Ja idę na policję. Nie, cześć. Jak nie. Będzie dużo komentarzy, to następny odcinek będzie. Ej, przeproś mnie w takim razie, to nie napiszę, że jesteś chujowy. Przeproś mnie. Mnie też przeproś. Nie, jego nie, przeproś mnie. Przeproś mnie albo na moje... Co? Jaki debil. Przeproś mnie albo na moje widzów, żeby napisali, że jesteś chujowy. Przeproś mnie. Oni mnie lubią. Przeproś mnie. Napiszą, tak. Dobra, piszcie, że Enzo jest chujowy. Zobaczymy właśnie, w następnym odcinku. Piszcie, że jest Enzo chujowy. Trzymajcie się, cześć.